Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Rabki Zdrój, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali nasz cykl Jak żyć w ostatnich dniach na ziemi, a dzisiejsza część ósma mówi o podążaniu za światłem reformy zdrowotnej. Reforma przede wszystkim kojarzy nam się ze zmianami wprowadzonymi po to, aby poprawić dany system, czy też powrót do źródeł. My obecnie wrócimy do źródeł, do czasów, kiedy Bóg stworzył człowieka, kiedy to wszystko było bardzo dobre i tak samo to zdrowie człowieka było bardzo dobre na najwyższym poziomie. Jak to było na początku? Czytamy to w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 2 rozdziale. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Wszystkie owoce, które Pan Bóg stworzył, które wyglądały bardzo pięknie, smakowały wyśmienicie. Drzewo wydawało dobre jedzenie, smaczne jedzenie. I tu mamy 3 rodzaje drzew. Pierwszy rodzaj to jest wszystko, cokolwiek jest. Człowiek może spożywać. Drugie drzewo, wyróżniające się szczególnie, drzewo życia w środku ogrodu, które dawało człowiekowi życie, jakbyśmy powiedzieli, przedłużało życie. I trzeci punkt, drzewo poznania dobra i zła, drzewo tak zwanej próby. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Boży rozkaz, bo to jest rozkaz, był bardzo wyraźny. Możesz jeść z każdego drzewa. Z tego drzewa żywota też, ale jedno drzewo wydające owoce, które nazywa się drzewo poznania dobra i zła, nie wolno ci jeść. Bo gdy zjesz owoc ten zakazany, na pewno umrzesz. Oczywiście nie będziemy tutaj poruszali tematu związanego z kuszeniem, ale przede wszystkim poruszymy temat związany z dobro i zło. Co jest dobre, a co jest złe dla człowieka. Już w samym raju był ten podział na dobre owoce i złe owoce. Kolejna część nam mówi, potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzaju jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Pan Bóg, że było to dobre. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, którego owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Kiedy popatrzymy na targowiska warzywne, jest olbrzymi wybór w Polsce. Jabłka, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, owoce cytrusowe, później to, co jest nasienie, to są zboża, orzechy. No tego jest bardzo dużo.
A jeszcze inne kraje? W innych krajach też są różne owoce, które my nawet sobie nie możemy wyobrazić, które też są bardzo smaczne i ludzie tam jedzą. Czyli Pan Bóg daje nieograniczoną ilość pokarmu dla człowieka, tylko jest tylko jedno ale. Ale jedno drzewo nie możesz zrywać z tego owocu. A kiedy zerwiesz i zjesz, na pewno śmiercią umrzesz. No i co się stało? No, tragedia rozpoczęła się. Kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Była zachęcona przez szatana do spożycia tego owocu zakazanego, że było dobre do jedzenia, miłe, można było, jak to się mówi, dobrze się poczuć i pokusa była niesamowita. Ewa później mówiła, wąż mnie zwiódł. I rozpoczęła się tragedia. Tragedia, która do dnia dzisiejszego trwa i te skutki związane ze spożyciem owocu zakazanego są do dnia dzisiejszego, bo nie wiemy, jak działał tamten owoc zakazany, ale on przyniósł śmierć. Może geny zostały uszkodzone człowieka, że miał inne geny długowieczności, a teraz geny zostały uszkodzone i człowiek umiera. Do czego to możemy przyrównać? No, możemy przyrównać do polskich grzybów. Kiedy idziemy do lasu, jest olbrzymia ilość grzybów. Ja mieszkam tutaj w Rabce-Zdrój. Niedaleko mnie jest las. Olbrzymie ilości grzybów. Ale trzeba się znać na tych grzybach. Jest muchomor sromotnikowy. Gdy go zjesz, na pewno umrzesz. I zawsze, co roku, kilka osób umiera z powodu spożycia tego muchomora. Muchomor sromotnikowy może być najbardziej śmiercionośnym ze wszystkich grzybów. Bywa mylony z jadalnym gatunkiem grzybów, między innymi gąską zieloną czy gołąbkiem zielonym. Nawym. Mój znajomy, super grzybiarz, znał się super na grzybach, ale i on popełnił błąd. Popełnił błąd, który go kosztował śmierć. Jeżeli ktoś zje muchomor sromotnikowy, na pewno umrzesz. To jest pewniak. I tak samo Pan Bóg powiedział Adamowi i Ewie, kiedy zerwiesz z tego drzewa, ten owoc zakazany, na pewno umrzesz. Na pewno. To jest twoja decyzja. Twoja decyzja i nic cię tu nie uratuje. Umierasz. Tak jak z tym muchomorem sromotnikowym. Umierasz. I teraz przejdźmy dalej. Poznanie zasad zdrowia. Musimy poznać zasady zdrowia. I tak jak między dobrym owocem a złym owocem, dobrymi grzechami, grzybami a złymi grzybami, jest też różnica, że pewne produkty powodują w naszym organizmie spustoszenie. Spożywanie tych produktów zagraża wręcz życiu. Ja byłem w jednej restauracji, były właśnie cukry, różne w torebeczkach i był sacharyna i na tym było napisane, na tym opakowaniu, spożywanie tego produktu jest hazardem dla zdrowia.
No, czy na papierosach pisze? Palenie papierosów zabija, ale ludzie mimo wszystko palą. Księga Ozeasza. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę. Poznanie zasad zdrowia jest bardzo ważne. Tak jak poznanie, że ktoś się wybiera na grzyby, musi poznać, które są dobre. Ja w lesie znalazłem bardzo ciekawe grzyby. Dużo tych grzybów było. Nikt nie zmierał. Zrobiłem sobie zdjęcie. Obejrzałem go dokładnie. Ze wszystkich stron. Później szukałem w internecie, co to za grzyb. I okazał się, że bardzo dobry. Super grzyb. Ale ludzie go nie zbierali, bo się obawiali, że zatrują się. Zdobyłem poznanie. Poznanie powodowało to, że szedłem na grzyby. Wiele osób miało tam parę grzybków, a ja miałem po 12 kilo. Sprowadzałem tych, przynosiłem tych grzybów, bo one rosły naprawdę w wielkich gromadach. I to dosyć duże były. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. Czyli ci, którzy mają tą wiedzę swoją, mają zasady zdrowia, umią w tym wszystkim, doprowadzają wielu ludzi do właściwego poznania. Wiele osób macha ręką, a to mnie nie interesuje, ja chcę sobie użyć, pojeść i tak dalej, no to już jest każdego wolna wola. Tak samo jak w raju Bóg nie mógł powstrzymać Adama i Ewy. Dał im wolną wolę. Rób co chcesz, masz mój nakaz. Ja nie będę stał pod drzewem i z batem, kiedy rękę sięgniesz. Jesteś oświecony, masz świadomość i teraz odpowiadasz za swoje postępowanie. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, także nie widzą, a serca zatwardziałe, także nie rozumieją. No nie mają poznania. To nie tylko chodzi o sprawy religijne, co Chrystus cytował ten werset, ale i też odnośnie zasad zdrowia. Najpiękniejszy mówca, najbardziej utytułowany, ale ludzie są zatwardziałe. Ja byłem na wykładach laureata Nagrody Nobla. I jak myślicie, kiedy on przemawia, to wszyscy idą za jego nauką, za jego poznaniem i chcą zreformować swoje zdrowie? Nie. Wiele osób to lekceważy i według swojego własnego postępowania widzimisię chcą postępować. I teraz psalmista pięknie mówi: naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Ci, którzy wierzą w boskie przykazania, oni, im to jest jeszcze mało, chcą mieć trafny sąd, trafne poznania i proszą Boga nade wszystko o to poznanie. I teraz kolejna część nam mówi. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wysychają, choć dawniej były niewidoczne. Czyli z powodu złamania tych zasad zdrowia ciało niszczeje. Kości, czy chudnie, są takie choroby, że człowiek jest wychudzony niesamowicie. Kości nie były widoczne. Teraz skóra i kość na człowieku. I co teraz mówi Salomon na ten temat? Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości, i o prawie, i o prawości, dla udzielania prostaczkom roztropności, mądrym poznania i rozwagi,
Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki. Tu są korzenie wszelkiego mądrości, szukanie mądrości. Przychodzę do wielu domów i tam żadnej książki nie ma. Ostatnio na targowisku rozmawiałem z jednym mężczyzną i on mówi: Panie, ja żadnej książki nie czytam, telewizor, to wszystko. Czyli ten człowiek nie szuka mądrości. Szukamy mądrości wśród osób starszych, doświadczonych, którzy studiują, zgłębiają te prawdy. Im są nieobojętne te zasady zdrowia. I teraz przejdźmy do Nowego Testamentu. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będzie zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj apostoł Paweł mówi o człowieku, że człowiek się składa z tych trzech elementów. Duch, dusza i ciało. To wszystko musi współgrać razem z sobą. Bo cóż z tego, że ciało jest zdrowe, ale dusza marnieje. Jakieś choroby psychiczne wchodzą w człowieka. Jakiś zły charakter jest w człowieku. Żyje bez Boga. No to cóż mu to wszystko pomoże? Tak samo znowu odwrotnie. Ciało jest chore. Dusza dobra, duch dobry, ale ciało jest słabe. Zmysły są przytępione. Człowiek dostaje Alzheimera, jakieś odrętwienie, mięśnie zanikają. No i to ma szkodę dla duszy, dla ducha, bo w zdrowym ciele zdrowy duch jest. I my powinniśmy te wszystkie trzy elementy dbać. Nie tylko o swoje ciało, żeby było zdrowe, ale o swoją duszę, swój charakter. O tym bardzo dużo w Piśmie Świętym mowa. I o Duchu Świętym, który nas napomina, poucza, świadomość istnienia Boga. To są bardzo ważne rzeczy. No cóż, wszakże przeżyje życie w zdrowiu. Przeżyje życie w zdrowiu, jak zginie wiecznie. I to jest to, żeby ciało, duszę i ducha ratować. Teraz kolejna rzecz. Człowiek, a Chrystus Baranek Boży. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Czyli te trzy elementy są bez skazy. Jest grupa ludzi, którym się bardzo dobrze powodzi. W tych trzech elementach. To nie chodzi o finansowe powodzenie. Bo czasami te osoby, które im się dobrze powodzi finansowe, mają olbrzymie problemy związane z duchem i duszą. Cieleśnie im się dobrze, ale tam jest duże problemy są na pewno. A gdy dokonasz oczyszczenia i złożysz cielca bez skazy i barana z trzody, bez skazy, kiedy Izraelita przynosił ofiarę, on musiał tę ofiarę przyprowadzić bez skazy, bez uszczerbku. Nie było tam żadnych wrzodów, jakiejś ułomności. Pan Bóg chce, żebyśmy mu składali najlepsze ofiary, doskonałe ofiary. Tak samo Pan Bóg chce, abyśmy my byli ciałem, duchem i duszą doskonali. To jest proces, który trwa nasze całe życie. List do Hebrajczyków: o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.
Chrystus był doskonały. Doskonały był cieleśnie, doskonały był duchowo i jego dusza była doskonała. Te wszystkie elementy były w doskonałości, był bez skazy. Tam nie można było się do niczego przyczepić w osobie Jezusa Chrystusa. I Bóg chce, abyśmy naśladowali Baranka Bożego, którym jest Jezus Chrystus. Abyśmy też stawali się przed Bogiem doskonałymi. Tak jak Bóg powiedział Abrahamowi, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Trwanie w społeczności z Bogiem Wszechmogącym przyczynia się do naszej doskonałości. Doskonalimy się. Doskonalimy się w reformie zdrowia. To nie jest proces z dnia na dzień. Ja prowadzę od 1992 roku kursy studio zdrowia, promocje zdrowia. To wiem, że to jest długi proces, czasami trwający wiele lat, za kiedy człowiek się nauczy dbać o swoje zdrowie prawidłowo. I teraz przejdźmy do tego, co mówi nam Pismo Święte. Czyste i nieczyste. Abyście umieli rozróżnić między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. I tu Pan Bóg po upadku człowieka, po potopie, zezwolił na spożywanie mięsa. W raju nie było śmierci. Nie było śmierci zwierząt, nie było śmierci człowieka. Dopiero po upadku przez grzech, kiedy śmierć zapanowała, ludzie umierali i zwierzęta były zabijane. I Pan Bóg wprowadził rozróżnienie, tak jak są te drzewa. Drzewo, które owoce, które możesz spożywać i owoce, które nie możesz spożywać. To są zakazane. Tak samo w świecie zwierząt jest zwierzęta, które możesz spożywać i zwierzęta, które nie możesz spożywać. Są nieczyste. Święte, a nie święte. Tu jest właśnie wielka pobożność człowieka. Pobożny człowiek idący drogą Jezusa Chrystusa potrafi rozróżnić to, co jest święte, od tego, co nie jest święte. Bóg dopomaga nam w tym. Duchem swoim świętym oświeca nas i słowem swoim. Możemy otworzyć trzecią Mojżeszową, 11 rozdział. Tam cały rozdział jest mowa, takie zwierzęta możecie jeść. Kiedy pierwszy raz w życiu otworzyłem ten rozdział, byłem formalnie zaszokowany. Jak to? Nie tylko duch, dusza, ale i ciało? O ciało też mamy dbać? I tu Bóg daje konkretne przykłady? I to są wieczne przykłady. To nie jest to, że niektórzy powołują się na wersety z Nowego Testamentu, gdzie jest powiedziane, o, Pan wszystko oczyścił, wszystko można jeść, czyste, nieczyste. To jeżeli ktoś tak mówi, to ja wiem, że ta osoba nie doczytała Pisma Świętego. Nie doczytała całego kontekstu. Nie zrozumiała, o co tutaj chodzi. To nie jest mowa o odżywianiu. To jest mowa całkiem o innych sprawach. Tak więc to studium jest przygotowane dla osób zaawansowanych i tu osoby zaawansowane będą wprowadzały te zasady, które Biblia nam pokazuje. I teraz kolejny werset, list do Filipian. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. I tu Pan Bóg nam daje owoce różnego rodzaju. Ziarna, orzechy.
które warzywa nam daje. Musimy zrozumieć, co jest słuszne, a co niesłuszne. W obecnym czasie spożywanie mięsa no jest bardzo takie problematyczne. To jest hodowla przemysłowa. Jeżeli ktoś się tym interesuje, studiuje, zgłębia, to wie, o czym jest mowa. I teraz Pismo Święte też porusza sprawę alkoholu. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Apostołowie znali ten skutek picia alkoholu i wiedzieli, że człowiek, który podpije sobie, no to zachowuje się rozwiązle. Te różne uczty i tak dalej. Ja, kiedy byłem młody, w 20 roku życia, powiedziałem, nie będę pił, nie będę palił, przysięgam Bogu, że tego nie ruszę. I do dnia dzisiejszego. I żyję bez tego. I nie muszę się martwić o te sprawy. Jakie są zgubne skutki picia wina? Na dworze babilońskim zasiadał król Beltazar, który urządził wielką ucztę, a gdy Belsazar był pod wpływem działania wina, pił wino i wysławiał bogów ze złota, srebra i miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tym samej chwili ukazało się palce ręki ludzkiej i pisały. A oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, up, harsi. To jest bardzo ciekawe, dlaczego doszło do tego. Człowiek, który upił się winem, był pod działania wina, różnego rodzaju głupoty popełnia. Jedzie samochodem, różne nieszczęścia są. Ale tutaj król Belsazar w wielkiej pysze powiedział, żeby przynieść mu to naczynia z świątyni jerozolimskiej, bo Jerozolima została zdobyta, te naczynia zostały skonfiskowane i one były w skarbcu królewskim. I on wiedział o tym. I tutaj pod wpływem było działania wina i tu diabeł mu podkusił wejść te naczynia, aby tak zhańbić Boga Izraela. I tu tragicznie się stało. To była ostatnia noc istnienia państwa babilońskiego. Belteazar zginął tej nocy. I teraz kolejne upicie się winem. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę, gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. Tak jest, człowiek. Upije, jest mu gorąco, rozbiera się. Te hamulce moralne są pozbawione hamulców moralnych i zaczynają się problemy. Problemy. Tak więc, jeżeli patrzymy na to wszystko całościowo, to widzimy, że na nowej ziemi też będzie pokarm. Będzie drzewo żywota. Na pewno będą tam inne drzewa. Nie wiem, czy będzie drzewo poznanie dobra i zła, ale będą wspaniałe owoce. Tysiące różnych gatunków owoców będzie. I drzewo, które daje życie. I człowiek już będzie mądry, bo zbawieni są mądrzy, roztropni. Oni wiedzą, co jest dobre. Wiedzą, co unikać.
przeto umiłowani, oczekujcie tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Żeby nasze ciała nie podlegały jakimś deformacjom i cielesnym, i duchowym, i na duszy to samo. Nowa Jerozolima jest wspaniałym miejscem przeznaczonym dla zbawienia. Tu są wizje różnych artystów, którzy tak to widzą. Tam śmierci już więcej nie będzie. Ludzie będą wiecznie żyli, bo będą mieli dostęp do drzewa żywota. I to, co człowiek stracił przez swoją własną głupotę, bo jakoś mało było, jeszcze to jedno drzewo chciał pokosztować owoców. Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa dał nam tę możliwość bycia w Nowej Jerozolimie. Ale aby tam się dostać, też musimy wykonać pewną pracę. Wiadomo, zbawienie jest darmo z łaski, ale też jest uświęcenie, staranie się, abyśmy w tych trzech elementach naszego człowieczeństwa byli doskonałymi. I teraz z uwagi na to, że ja prowadzę różnego rodzaju kursy, szkolenia na temat reformy zdrowia, zalecam każdemu taką własną produkcję żywności. Nie wszystko kupuję w sklepie, ale mam własną produkcję. Hoduję zioła na parapecie, różnego rodzaju szczypiorki, bazylię, tymianek. No jest tu olbrzymia różnorodność. Jarmuż, to jest w angielskim tak zwane Windows Farm, czyli farma w oknie. I to my mamy jakąś małą cząstkę tego, co spożywamy, sami wyprodukowaliśmy. Nie wszystko kupujemy. I to patrzymy na tę roślinę, jak ona rośnie. Nie potrzeba dużo dla naszego zdrowia. I tak samo zachęcam do różnych takich eksperymentów. Kombucha, jogurt, kefir można samemu produkować. Kombucha oczywiście to jest taki napój, grzybek herbaciany, on tam pływa i to. No jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w internecie na pewno znajdzie pomocne elementy. I kupowane w butelce, no to już wiadomo jest konserwowane, a mamy tu coś własnego, własną produkcję i czystą produkcję. Mamy światło reformy zdrowotnej. I teraz po prawej stronie mamy tu widoczną jogurtelę, gdzie samemu można, mając zaczyn, produkować jogurt, kefir. To jest bardzo dobre dla własnego zdrowia, gdyż odbudujemy fantastyczne w ten sposób florę bakteryjną. Bardzo dobre to jest, polecam, ale to jest tylko zalecenie. Każdy może zrobić, jak uważa. Tak więc, kończąc dzisiejsze rozważania, zapraszam na następny wykład zatytułowany Akceptacja i zastosowanie starych prawd. Bardzo ważny temat. Tak więc reforma zdrowia jest bardzo ważna. Światłem. Iść za tym światłem. Nie chodzić w ciemności. Jeżeli pójdziemy za światłem reformy zdrowotnej, oczywiście nie sfanatyzowany. Ja spotykałem wielu fanatyków. Tak umiarkowanie. Umiarkowanie rozwijać stopniowo tę reformę zdrowia, aby ciało, duch i dusza były bez nagany. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.